Laudetur Jezus Chrystus. W dzisiejszym lektorium fragment z książki kardynała Roberta Saracha Moc milczenia. Ale fragment nietypowy, ponieważ jest to modlitwa zanotowana przez księdza kardynała, modlitwa autorstwa kardynała Delval, sekretarza świętego Piusa X. Proszę więc tak troszkę się skupić, bo ta modlitwa jest troszkę dłuższa. O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według serca Twego. Od mojej własnej woli wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia szanowanym, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia kochanym, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia wychwalanym, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia zaszczytów, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia podziwu i uwielbień, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia wyróżnianym, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia proszonym o radę, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia akceptowanym, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia zrozumianym, wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia odwiedzanym, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed upokorzeniem, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed wzgardą, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed odtrąceniem, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed oszczerstwami, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed wyśmianiem, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed podejrzeniami, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed obelgami, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed opuszczeniem, wybaw mnie, Panie. Od lęku przed odrzuceniem, wybaw mnie, Panie. Aby inni byli kochani bardziej niż ja, Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby inni byli cenieni bardziej niż ja, Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby w opinii świata inni rośli, a ja się umniejszał. Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby inni byli chwaleni, a ja bym był zapomniany. Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby inni z pożytkiem służyli, a ja bym był odsuwany na bok. Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby inni byli wyróżniani we wszystkim. Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Aby inni byli bardziej święci ode mnie, bylebym został świętym na miarę swoich możliwości. Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął. Gdy będę nieznany i ubogi, Panie, pragnę się tym cieszyć. Gdy będę pozbawiony naturalnych doskonałości ciała i umysłu, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by o mnie nie myślano, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by zlecano mi najniższe posługi, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by nawet nie raczono się mną posługiwać, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by nigdy nie pytano mnie o zdanie, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by zostawiano mnie na ostatnim miejscu, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by nigdy nie prawiono mi komplementów, Panie, pragnę się tym cieszyć. Jeśli by mnie ganiono w porę i nie w porę, Panie, pragnę się tym cieszyć. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Dziękuję za wysłuchanie tego fragmentu. Zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.